Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na szybki TBR, czyli przegląd tego, co planuję przeczytać w czerwcu. Szybki, dlatego że wybrałam tutaj 6 książek i tylko 2 z nich mam w wersji papierowej, bo jak to u mnie zwykle bywa, jest bardzo, bardzo dużo e-booków i właśnie 4 pozostałe to są e-booki, które sobie pobrałam na półkę na Legimi i które raczej w tym miesiącu chciałabym przeczytać albo po prostu w jakimś najbliższym czasie, bo zainteresowała mnie ich fabuła, z różnych względów zresztą mnie zainteresowały, o czym zaraz będę Wam mówić. I tak myślę, że już nie przedłużając, bo ten film wydaje mi się, że będzie naprawdę bardzo, bardzo szybki, zacznę od książki, o której już mówiłam w poprzednim TBR-ze, ale nie zdążyłam jej przeczytać, a mam na nią naprawdę bardzo dużą ochotę. I myślę, że jak tylko skończę to, co czytam obecnie, to zabiorę się za książkę Dziewczyna, kobieta inna, Bernardine Evaristo. Tutaj już nie będę się rozgadywać, bo mówiłam o tej książce na moim kanale kilkukrotnie. Ona też nie jest nowością, więc myślę, że gdzieś tam zdążyła Wam się obić o oczy i uszy. Jeżeli śledzicie to, co się na rynku wydawniczym dzieje, to była dosyć głośna premiera, dosyć dużo się o tej książce mówiło rok temu. No i właśnie tak za mną chodzi, aż w końcu mam nadzieję, że doczeka się swojego czasu. Bo naprawdę teraz mam taki moment, że czuję, że tę książkę chciałabym przeczytać, tylko czytam akurat obecnie coś innego, a nie lubię czytać kilku książek na raz. Dlatego właśnie jak tylko skończę obecną lekturę, to mam nadzieję, że uda mi się zabrać za książkę Evaristo. I druga książka, którą mam w formie papierowej, to jest nowość wydana chyba w maju albo w końcu kwietnia. I jest to książka Smutek i rozkosz Meg Mason. To jest książka, która zdobywała bardzo, bardzo dobre recenzje. Bardzo często przewijała mi się gdzieś na Bookstagramie, czy właśnie w tym takim internetowym świecie książkowym. I wszystkie opinie na temat tej książki były naprawdę szalenie pozytywne. Wszystkim bardzo, bardzo się podobała. To jest historia 40-letniej Marty, mojej imienniczki. Kobiety, która cierpi na depresję, ale przez całe życie ta depresja nie była u niej zdiagnozowana i ona nie wiedziała, co się z nią dzieje i z czego wynikają problemy w jej życiu. No i dopiero właśnie jako 40-latka słyszy diagnozę i chyba tak naprawdę dopiero wtedy właśnie po 40 rozpoczyna się jej takie prawdziwe życie, bardziej świadome. Tutaj mamy też polecajkę od Karoliny Sulej między innymi, która napisała, że tak brzmiałby Szklany klosz, gdyby Sylwia Plath napisała go jako 40-latka. Tak więc też tutaj porównanie do Szklanego klosza bardzo, bardzo interesujące. No mam nadzieję, że to jest taka książka, w której ja również się zakocham, która również mi przypadnie do gustu i podzielę te wszystkie entuzjastyczne opinie na jej temat, a z opisu tak mi się właśnie wydaje. To jest książka, która zdecydowanie przemawia do mnie właśnie tym zarysem fabuły, więc liczę tutaj na bardzo, bardzo dobrą lekturę. I jeśli chodzi o książki elektroniczne, które pobrałam sobie na Legimi, to przede wszystkim mam tutaj nowość, bo ta książka wyszła dosłownie chyba, nie wiem, tydzień temu albo jakoś tak bardzo, bardzo niedawno. I jest to książka Sezon Luster, tutaj wkleję Wam okładkę obok. To jest książka, która z tego, co słyszałam, na warszawskich targach książki wyprzedała się całkowicie, aż do ostatniego egzemplarza. I też książka, która zbiera turbo pozytywne recenzje. To jest historia taka young adult dla młodzieży, ale poruszająca bardzo ważne tematy. Tam jest też bardzo dużo trigger warningów, takich jak przemoc seksualna. No i właśnie słyszałam, że jest to bardzo, bardzo poruszająca lektura, ale jednocześnie taka, która no nie będzie dla każdego, bo nie każdy musi na tę książkę być gotowy. Bardzo jestem ciekawa, bo tak jak mówię, wiele osób się zachwyca i mówi, że to jest taki bardzo, bardzo ważny głos, jeżeli chodzi o właśnie tę literaturę młodzieżową, bardzo ważny głos też na polskim rynku wydawniczym. To nie jest polska książka, z tego co wiem, ale, no ale jednak w Polsce takich książek nie wydaje się dużo, chociaż ostatnio coraz więcej, więc bardzo jestem ciekawa i również chciałabym ją przeczytać jak najszybciej. Z takich powiedzmy cięższych tematycznych książek mam jeszcze Złą feministkę, Roxane Gay. To jest książka, którą zamówiłam sobie w papierze, tylko że jeszcze jej nie mam, bo jeszcze jej nie odebrałam, natomiast czeka już na mnie w świecie książki. To jest taki zbiór esejów na temat feminizmu, na temat drogi samej autorki do tego, jak została feministką. To jest kobieta, która jest czarnoskóra, która pochodzi z Haiti i kobieta, która w dodatku zmaga się z otyłością i ona tam porusza takie tematy wykluczania pewnych różnych grup i mówi o tym, jak ważne jest to, żeby feminizm absolutnie nikogo nie wykluczał. Porusza tam różne tematy społeczne i polityczne, także wydaje mi się, że będzie to coś bardzo ciekawego, tym bardziej, że jestem świeżo po lekturze innej książki tej autorki, Głód, o której jeszcze nie mówiłam, ale na pewno na moim kanale o tej książce usłyszycie albo w podsumowaniu miesiąca, to znaczy to na pewno, ale być może też w osobnym filmie, bo ta książka zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie, bardzo, bardzo mocno do mnie przemówiła i chciałabym o tej książce Wam powiedzieć coś więcej. No i liczę na to, że po prostu na fali tego, jak bardzo podobała mi się ta książka, ten zbiór esejów również do mnie trafi. No ale ponieważ mamy czerwiec, wielkimi krokami zbliża się lato i letnie, ciepłe wieczory, to być może przyda się też coś odrobinę bardziej relaksującego i mam takie dwie lektury. Jedną z nich jest romans i jest to książka Emily Henry, czyli autorki Beach Read. Książka nosi tytuł Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Ja pamiętam, kiedy widziałam tę książkę w wersji angielskiej, wiedziałam, że będę chciała ją przeczytać, jak tylko ukaże się po polsku. No i właśnie teraz chyba 1 czerwca była jej premiera, wiem, że już jest dostępna na Legimi, bo sobie ją właśnie pobrałam na swoją półkę. Tak więc to będzie taka przyjemna, romantyczna historia, którą chciałabym przeczytać po to, żeby się zrelaksować. Ja bardzo dobrze wspominam Beach Read, wiem, że wielu osobom ta książka się nie podobała, natomiast ja należę raczej do grona osób, które dobrze spędziły czas przy tamtej książce, więc mam nadzieję, że i ludzie, których spotykamy na wakacjach, mi się spodoba i po prostu będzie to miło spędzony czas, taki relaksujący odpoczynek dla głowy.
I ostatnia, też bardzo, bardzo wakacyjna książka, którą mam w planach na czerwiec, to książka autorki Jenny Han, czyli autorki trylogii Do wszystkich chłopców, których kochałam, która bardzo, bardzo mi się podobała. To były takie książki, plasterki, bardzo takie cieplutkie, takie miłe do czytania. No i właśnie liczę na to, że dokładnie to samo spotka mnie przy lekturze Tego lata stałam się piękna, bo właśnie o tej książce mowa. To chyba też jest początek trylogii, natomiast na razie jest ten pierwszy tom. W ogóle te książki chyba już kiedyś były wydawane w Polsce, natomiast w innym wydawnictwie i w innej oprawie graficznej teraz będą wznowione, bo też szykuje się ekranizacja. Swoją drogą też z soundtrackiem Taylor Swift. Ostatnio o tym mówiłam przy okazji książki Gdzie śpiewają raki. Natomiast tutaj też rzeczywiście mieliśmy piosenkę w trailerze This Love, która była specjalnie nagrana właśnie w wersji Taylor do tego filmu. Także też bardzo, bardzo gorąco czekam na ten film. I mamy tutaj historię Belly, nastolatki, która każde wakacje spędza z takimi swoimi przyjaciółmi, dwójką braci. Tylko że w momencie, kiedy oni zaczynają dojrzewać i stawać się już takimi nastolatkami, to oczywiście chłopcy zaczynają traktować ją trochę inaczej. Kończy się już to taka sielanka i taka dziecięca jakby, no, niewinność, wiecie, to gdzie płeć nie ma znaczenia i gdzie zabawy nie mają znaczenia. Zaczynają pojawiać się wszystkie problemy związane z okresem dojrzewania. No i właśnie chłopaki trochę gdzieś tam odtrącają Belly, już nie chcą z nią spędzać tak wiele czasu, a Belly bardzo, bardzo tego brakuje. A do tego z opisu chyba wynika, że zacznie żywić do jednego z braci jakieś tam głębsze uczucia. I to będzie też właśnie to, jak będzie próbowała sobie z tym poradzić. Także wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo lekka, przyjemna książka. Książka, której akcja w całości chyba rozgrywa się w okresie wakacyjnym. Bo tutaj w opisie też jest zaznaczone, że bohaterka cały rok czeka na wakacje i właśnie te wakacje są dla niej takim najlepszym okresem w życiu. Także no myślę, że na wakacje, na lato sprawdzi się idealnie. I mam nadzieję po prostu, że będzie znowu, tak jak poprzednia książka, o której mówiłam, bardzo relaksująca i taka właśnie w klimacie Do wszystkich chłopców, których kochałam. No i tyle. Tak wyglądają moje plany czytelnicze na czerwiec. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek i co o nich myślicie, ale też dajcie znać, jakie są wasze plany czytelnicze na ten miesiąc, czy w ogóle robicie sobie takie listy, czy raczej spontanicznie sięgacie po książki. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!